fear is you. Dobra, witam was w kolejnym odcinku, zagrajmy w Doom Eternal Forsaken Guards, czy jakoś tak, część pierwsza. To ja wracamy do Ordak, który został opanowany przez demony, jak pamiętacie naszą rozgrywkę. Za co mam? God. Everyone, evacuate now. Assuming you want to use that orb to go to Urdak, right? This is an emergency. Please evacuate the facility now. So long as you have a life sphere, you can get through to Urdak. Your portal signature will read like you're one of them. Listen, whatever we do, I'm in. You want to wake the devil not so you can help the demons, it's so you can kill their leader once he's taken physical form. And that'll destroy all of them, for good. Right? Okay, I'll take that as a yes. I just want to be part of this. I mean, we're about to save the world. The Dark Lord has only ever been written about. He's like a decillion years old and hasn't actually even been conjured into any kind of physical form for that long. Nobody even knows what he looks like. So, like I said, I'm in. Portal coordinates set for Urdak in the sixth region of the Equestrian Hold. All right, ready for launch, Doom Guy. Ej. I'm sorry. Tak. Doom sobie miał fana. Aiden's files are extensive, and the Ark recorded all of it. The Dark Lord can't be killed until he takes physical form. They're going to have to accept you because anyone who earned the right to acquire a life sphere in the swamp are free to pass through into the Luminarium and insert whichever sphere they have. Effectively, you could awake anyone in there and they'll actually have to help you do it. Okej. Dobra, jesteśmy w Urdak, więc nie znamy na miejscu na razie. Co tu mamy? Tajne... To widzę, że są trzy dodatkowe zdrowia, to nam się przyda. Jest Bema Sayera. Właśnie, co Bema Sayera dawała? Coś dawała, już nie pamiętam. Gdybym pamiętał, jakbym miał nagrane tamte odcinki, bo... Właśnie nie pamiętam, czy... W tych odcinkach, co wysłałem, jest ten... Starcie w bramie Doomsayera, ale chyba nie było. Motherfucker. No tak, poznajcie Blood Makera. To są po prostu anioły, opanowane przez demony. Jak widzicie, mają na sobie jakąś specjalną tarczę, że nie może ich uszkodzić. Więc dlatego musimy się trzymać dystans. I najprostszym sposobem ich skasowania jest po prostu strzał w głowę. Tak jak jest przy tych właśnie dronach. W sumie się postaram tego zabić. Jakoś niezwykle. Au. Właśnie. Tylko właśnie po magierze nagle. Oj, dostał w łeb. Ups. Ja tego nie chciałem. To twoja wina. Pośle. Też twoja wina. Bo chyba ani razu nie zrobiłem egzekucji na Aniele. Znaczy, demonicznym Archaniele, czy coś takiego. Można ich uznać za Archaniołów. Okej. Okay. Jak mam się tu... Dobra. Tu. Look, circuit. Będziesz mnie wkurzał. Dzięki, że mnie zablokowaliście, śmiecie. Mm-hmm.
Chodź. Ty śmieciu jeden. Właśnie będę musiał pomyśleć, jakie zrobić konie zagajne. That's Vega. You left him here on your last mission. Fajnie jest to, że nawet w DLC przypomnieli, że hej, zostawiłeś tutaj kogoś w swojej ostatniej misji. I też właśnie wyjaśnienie, że tu demony sobie łążą po złamaniu jakiejś tam pieczęci. No, fajne, że tak trochę wiecie. Shut the fuck up, my guy. You shut the fuck up. Masz tu heada. Macie tu granata. Liczę na miłą zabawę. Ej. Zapomniałem, że to DLC ma to, że mamy wszystkie jakby mistrzowskie ulepszenia danej broni. Co to znaczy? Po prostu mamy wszystkie odblokowane rzeczy, nie musimy robić jakichś tam wyzwań mistrzowskich z próby. Dobra, nie. Aha, widzę, że pozostawię jakąś teren, co nas będzie ranił. To nic złego. Dobra. To miałeś pecha, gościu, kolorowy. Tu. Uspokójcie się. O! No. Chodź tu. Okej, pierwsze zabójstwo było słabe. Ale zdaję sobie teraz, że... No, nie! Tak, widzę pantanego demona. W ogóle, jak cienkim bokiem musisz być, żeby dać się opanować przez jakąś duszę? Aha, zaraz zostanę taki... Wpierdol, że stracę kolejną duszę, bo... A, daj. Właśnie. O teraz. Nie. Świetnie. Akurat zabrakło mi energii i muszę kombinować. Jak tego załatwić? No z tego nie mogę walić. Potrzebuję energii. Zyskałem. O, tak. Oj, tego skasowałem niezbyt fajnie. Ale bywa. Okej, jakoś go chwyciłem. Nie wiem jak. Jeszcze ostatnio sobie, znaczy na święta, sobie kupiłem Nintendo Switch. I sobie pogrywam. No i sobie pogrywam serię Bayonetę. I po prostu dosłownie mi takiej rodzaju gry brakowało. Chodź tu, potrzebuję dużo zdrowia.
tu. Teraz. O, świetnie, jeszcze Maruda jest ze mną. Ja jeszcze taka arena walki, że za bardzo nie mam jak się ruszać, no nie? A dobra, jeden już polek. Spada ci pewnie. Spadaj, duchu. Nikt ciebie nie chciał. Dobra. Gdzie ten debie? Aha, tak, za blisko podeszłem, chociaż sam podbiegł do mnie. O, super. 25 zdrowia. Chodź tu. Chodź tu. Ty. O. Klucz do bramy Sierra. Przynajmniej wiem, gdzie jest. Ej. Gdzieś tam jest jakieś przejście, żeby zdobyć, bo już nie... What the? Oh, come on, nagle taki ten... atak. Drzewko, ale tu zobaczmy, co jest. One up, to się przyda na pewno. Skąd nagle te dwa knighty, to nie mnie nie pytajcie. Jeszcze jakieś wyzwanie Butcher robię, na tym idziemy. Spadł ode mnie. No nic, zobaczmy. No, tajne starcie to nie, dzięki. Mogę się tu dostać. I tu mamy kluczyk. Dobra, a brama jest gdzieś daleko. Dobra. Jest gitara. Trochę źle poleciałem. A, jeszcze tu mamy ten. Chyba tajny punkt zdrowia. Jep, dziura w ścianie. Jep, mamy 3 punkty z... 3 dodatkowe zdrowia. To w sumie jest fajne. Taka nagroda. Okej. Okay. To było fajne. Hello. Hello. No i właśnie. Tak teraz wam pokazałem. Nie możemy zniszczyć ich całego punktu. Jak widzicie, oni osno pierdają. Tego załatwimy, tak? Tak załatwimy, bo potrzebuję amunicji. Jeszcze z 3 rakiet. Dobra, chodź tu. To jest taki priorytetowy cel do zabicia. Aż tu pięścią.
Dobra. Zobaczmy, co ta brama dawała. Już w sumie nie pamiętam. A chyba stój dawała specjalny. To już mam. Mi się wydaje. Może pingisy dawała? Szczerze to ja już nie pamiętam, co było, a co nie było. Człowiek już tak dawno. Hey now! Gdzie was tam? Trochę was tu widzę. Coś tu? Dziękuję. Coś tu? Ale mu zmiażdżył wielką główkę. Jest średnim wyzwaniem ten cały aniołek. Najwyżej się skupi na leśnie. Chodź tu. Ścięty łeb. Hey there. Masz tu granata. I ty wam, i wy macie granata. Nie, nie mów. Więc jak ja słyszę tylko ten wydźwięk. Jakby metalu czy coś. To od razu ma rudę w głowie. O hej, kolejnego przypadkiem skasowałem łeb. Och łeb. Kiedy naprawdę chcesz sprawdzić jakieś inne zabójstwa na jakimś przeciwniku, a zdarzają się wypadki przy pracy. Dobra, was zamrożę. Idź tu! Dawaj granat! O tak, jeszcze ty! O ile was tu? Jesus my Christ, motherfucker! Motherfucker! Au! No nie, tylko nie ten debil. No kurwa, nie wierzę, udało się odzyskać na tym przeciwniku. Co invite target? No co, machnąłem za szybko i Kas stwierdziła, że chce anioła poćwiartować. What the fuck? Chcę inne zobaczyć inną egzekucję na tobie. Jest. Chyba, a jakbym z tyłu podszedł? O tak! On jeszcze takie... Ło? Dawe, dawe. Okej, okay, przynajmniej zobaczyłem jakiś... No nie. Da jest! Poznajcie... Maudera, odpalonego Maudera. Proszę, że chyba na niego na to nie działa. I weź takiego zabij. O, właśnie. Ty, śmieciu. Co się udało zrobić, mnie? Potrzebuję amunicji. Ani tamo.
Okej, okay, można go ogłuszyć przynajmniej. Tylko to okienko, jak atakuje, jest bardzo małe. I szybko odzyskuje kurde ten. Potrzebuję jakiegoś demona. Jakiś zwykły demon, na przykład imp. Chodź tu. Użyjmy C, to poszukujemy. Nie powinien go chwycić. No. Widzicie co się dzieje, jak kurwa ten skuwiata. Jest jakiś przeciwnik. No, atakuj. Możesz. No i. No. Co jest? Zdążę nawet. Gdzie ta dusza? No już się kurwa przemieniła. No nie! Zabiłem? Nie! Kurwa mać. Ale sam chciałem grać na Ultraviolence i sam chciałem tego Serial Gate zrobić. Teraz mam. Z zabawy. Hello. A! Dlaczego impy się zbierają kurde w taką grupkę tam? To mi się nie podoba. Jest. Szybko. Nie. Nie, dawaj. Za światy. A, runę odblokujemy. Okej, okay, ostatnią chyba. Tak, mam Blood Punch. O, hej, nie dostaliśmy regeneracji zdrowia, amunicji, pancerza, nic. Tylko zabawę. Nic, pozbierajmy sobie. Wysłuchajmy, że zdrowie, tu jakaś nagroda. O, mega sphere, ta jest. To się mega przydało. Mamy mamy full HP. I pancerz mamy cały, także więc to jest mega plus. No, ale coś tu jeszcze jest. Tajne starcie mnie nie interesuje, bo już to tutaj mam. Sam wybiłem, tak przybiłem. Tam mam się dostać, czyli tam będę musiał poniszczyć drzewka jakieś. No i tak wracając do tego całego switcha, po prostu miło jest zagrać na jakiejś innej konsoli, że tak powiem. Znaczy, Switch mam podpiętego do Tazora, także więc sobie gram na dużym ekranie, ale miło jest zagrać w grę, co grałeś tylko... Znaczy, miło jest zagrać kolejną sesję, znaczy jakby kolejne części gry, gdzie tylko grałeś tylko jedną grę. Ponieważ była tylko dostępna, ona była dostępna na konsoli oraz była dostępna na PC. Także jest miło zagrać coś. Miło jest zagrać po prostu dalsze części z tej gry, gdzie tylko wyszły na jakąś inną konsolę jedynie. No ale tak to się stało, jak to
Nintendo zakupił Platinum Plus. Fajni goście ci z Platinum. Zrobili przecież tego Vanquish, Metal Gear Rising Avengers, Bayonetę. Teraz robią sobie Bayonety. Także więc jest miło zagrać. Gdzie w sumie najbardziej mnie tylko irytowała część pierwsza na Switchu, ponieważ sztucznie zwiększyli poziom trudności w grze. I to naprawdę tak sztucznie. Masakra. Dobrze, że w Bayonecie 2 jest jakoś tam zrównoważone. Można ma nie grać. Poza tym, że są lepszenia zdrowia. O, oh, hello. What the fucker. To się schował przed strzałem. Nie będę żałował, że to zrobiłem teraz. Na tych rodzajach przeciwnikach. Okej, okay, mój miotacz ognia go głuszył? Okej. Okay. Nie wnikam. Hello, hello. Hehehe, sorry, Borek. Musiałem mu chyba wazę trafić w głowę. Tylko to muszą być naprawdę bardzo cenne strzały w głowę. Tak, nie ma kto z dupy ci się nagle pojawia pajęczek. Ojojoj, coś nie połubi Migana, jak mu kamień szkoda. A, nie żył. Okej. Okay. Taki zdziwiony, czemu on stoi, nagle takie znika i tak... Aha, on nie żyje. Zjedzą z gąbą umła. Miałem za to stawać. Ale no nic. Dobra, nie mam amunicji chyba w plaźmie. Nowiku, mowa o plaźmie. Zobaczmy. Teraz mam 76. Dobra, mam za mało, jak na nasze walki. Miu. Hello. Kaks. I kak. Podcięty kak. Znaczy kak. Gadło, chłopie. Gadło. Też nie ma kto wrócić do Duma i Terenor. I ten Gatso daje mi bardzo dużo radości. Znaczy, też może słyszeć moją irytację w głosie, jak się coś złego dzieje. Ale to taka irytacja, że... Okej, okay, czaję, rozumiem. A nie, że irytuje się, bo jakaś tam dziwna decyzja czy coś. Albo zjebałem się z połą całości. O, hej no. Widzę coś tam ciekawego. Jest to ekstra zdrowie. To nam się przyda. W tym świecie tu to się przyda. Tylko jak się tam kurwa dostanę. Motherfucker. Da jakoś tam dojść? Look zakryt. It's manageable. So I must go here, right? Or not. Wow, ile tam punktu zdrowia. Zaraz niby. Dwa amp, ale jak to teraz wyłączyć? Coś pominąłem? Jest. Oh yeah. Dwa zdrowia, dawać mi je. Extra lives. Aż mi się przypomniał ten. Ale serio są dwa. Jak się zdobyłeś tam tych punkcików. I takie extra life. Dobry jestem.
Przeskoczyć ten cel. Hey now. Motherfucker. Ale to pięknie wygląda. Znowu bym popełnił ten sam błąd. Chyba, gdzie mam dalej lecieć? A, tam, okej. Po co ci to było? O, hej now. Chyba już na to. Jak cię zamrożę. Weź tu zombie. Potrzebuję amunicję zombie. O, toś nie przetrwał. Ten. Deszczu ołowiu. Jak mi cykro. Dawaj amunicję. Au! What the fuck? Jedna sam. Dużo. Motherfucker. Nie blokuj mnie. Może jak przyjdziesz tu? O właśnie, o to mi chodziło. Au. O. Okej, o co tu chodzi? Widzę swój największy cel. I go dobijamy. O tak. Dobra, do bezpieczeństwa weźmy tylko to. O, coś jeszcze tu mam. Amunicję. Amunicję. Weźmy sobie jeszcze tu. Zbierajmy ty i się da. Coś jeszcze mam tu zrobić? Okej. No nie dotykać tego. Dlaczego to masz być ty? Może na chwilę ochłoniesz. Nie, nie ochłoniesz. Ech, myślałem, że się da ciebie ochłodzić. Dobra, ciebie załatwimy tak. Szybko, 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 szybko. Nie macie. Aż tu. Mało zdrowia, dzięki. No. Ej, coś. Fucking hell. O, 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 stój tak, dzięki. Co on taki nagle jakiś ponabuzowany był? Czaszka wmiażdżona w korpus. Alright, I am alive. Somehow. Once again, with a lock. Okej, dobra, teraz muszę aktywować te, ale tam widzę te. Oto. Goddammit. Dobra, co tu znajdę?
Okej. Ha, tu coś było. Pytanie tylko co? Nie, A, amunicja do BFG. Okej. Dobra, ja tu będę kończył odcinek. Bo to wiecie, jeszcze przerobić. Także więc... Także więc zygnął się z wami. Na razie. Cześć.